Cześć, siemanko, witajcie z tej strony Agromati. Witam was serdecznie w kolejnym odcineczku, już drugim z mojej mapy, mapa Gracjanki. Dzisiaj zaczynamy sobie orkę, troszeczkę inaczej niż zapowiadałem w poprzednim odcineczku. Miało być wałowanie oraz jakieś tam chyba talerzowanie. Ogólnie mamy już marzec, przewinąłem czas, ponieważ połowałowałem te pola, opisamy na pole pszenicą i tak nie było co robi za bardzo w tej jesieni. A wołowania jeszcze będziemy mieli właśnie po kukurydzy, tak więc stwierdziłem, że no nie będę robił odcinka z jesieni, bo siewy już były, to by troszeczkę się to raczej znudziło. Tam dzisiaj zaczynamy orkę, oramy pod kukurydzę, też to pole będziemy uprawiali, ale nie wiem, czy nie trzeba wapna rozrzucić. Nie trzeba, tam więc spoko, tyle dobrego. Czyli będziemy mogli sobie też uprawić, troszkę ten nawóz sobie rozsiemy po tej orce. No i zaczynamy orać, jak widzicie, no oramy na głęboką orkę, dość głęboko to wygląda orka, no i trochę pod górkę, Zetor ma co robić. Dobra, że największego pługa nie kupowaliśmy, bo w sumie Zetor ma tam chyba około 100 koni, to może by no z czwórką dał radę, no ale ma jednak tylko obrotówkę, no bo ciężko ma z nim, a co dopiero po prostu jakby miał lecieć z większym pługiem. No i tak, były troszeczkę też problemy z mapą przez to, że musiałem zaktualizować farminga, żeby grać na multi, na innych seriach, zapraszam serdecznie na inne serie. I że tak powiem, była taka lipa, że na tej mapie pojawił się śnieg. Mieliśmy marzec i śnieg nadal był i przewijając na przykład na, do, nie wiem, do listopada, lipca, cały czas był śnieg, no ale udało mi się to ogarnąć, no i wreszcie mamy wiosnę. Mapa wiosną wygląda spoko moim zdaniem, choć jakoś tak szaro-buro, najlepiej ona chyba wyglądała właśnie, mi się wydaje, że lato najładniej ta mapa wygląda. Chociaż poprzedni dzień był z września, ale w lecie naprawdę to ładnie wygląda. Dzisiaj orka oraz poruszamy sobie nawozy, ponieważ tutaj nam te pola z rzepakiem i łąka i moja pszeniczka mi urosły. Tylko nie wiem, bo na łąka w ogóle w marcu jest niby gotowa do cięcia. No, mam nadzieję, że nawet będzie dało się sunąć, bo jak nie to będzie lipny pierwszy pokos. Nie wiem dlaczego tak dziwnie działa w tej chwili season, że w marcu możemy już łąkę sobie robić, no dla mnie troszeczkę to za szybko, nie wiem, tak ten maj, początek był dopiero robić pierwszy pokos, no bo w realu też tak jest, albo nie wiem, jakiś późny kwiecień, no ale tak, tak tutaj na tym sezonie jest. W ogóle ten sezon, nie wiem, czy będzie takie coś jak w 19, że było kilka sezonów jakby do innego regionu. No mi brakuje takiego czegoś, bo ogólnie na tym sezonie możemy tylko siać pszenicę i jęczmień jakby tego jesienią, a wiosną nie, no ja rozumiem, że są zboża zimowe o zimę, czyli pszenica bo jęczmień, no ale jarę też to zboże występuje w realu. Tak trochę szkoda, że właśnie nie możemy sobie takiego jarego zboża posiać. No brakuje mi osobiście troszeczkę, no ale nic na to nie poradzę. Ogólnie wszystkie pola nam w ogóle wymagają orki, bo włączyłem oranie, bo stwierdzimy jednak na mało żadnej serii nie oramy, a jakoś na tej po te górki właśnie widzicie fajnie, czyli to ogólnie ta animacja tej gleby, no to jest petarda w tej 22, niczym Cated Crops, animacja puga, o co mi chodzi, bo wiadomo, gleba to Cated Crops i nie ma co się równać. Tutaj jest to troszeczkę taka tak w dół, bo tutaj kiedyś była woda, ale już no wyschła. My dzisiaj poramy to pole, bo troszeczkę z tą orką, no tak myślę, 10 minut nam zejdzie i te takie 10 minut tych nawozów, jakieś tam ogarnianie. Poza odcinkiem zakupiłem kolną rzecz, bo zauważyłem, że wyszła, jest to prasa kostkująca i jednak na tym mapie sporujemy kostki. I chyba kupimy taki budyneczek właśnie, gdzie go nam na gościu postawimy. Nie wiem, czy nie waliłem właśnie tamtych silosów, bo no te silosy no mi nie leżą do końca, trochę za duże są. I zamiast tamtych silosów postawimy taki budyneczek, kurczę, nie mam tu GPS-a. Nie chciałem zrobić omijaka, ale chciałem pokazać wam o budynek, który mi chodzi. A ja zrobię omijak, jak nie wiem co, jeszcze walnę w drzewo, no ale dobra, już trudno. Dobudowany silos? Kurczę, no nie wiem, gdzie to teraz jest, no bo to było gdzieś. To jest takie jakby ala, może w shopach, nie wiem. To jest takie coś, żeby sobie przechowywać tego. No kurczę, nie ma tego, żeby się przechowywało kostki, ale to było takie mi to shopa, nie wiem jak to ująć. No bo takie coś było, takie coś, tylko po prostu o to mi chodziło. To jest to samo, tylko ma po prostu funkcję, że możemy kostki będą się automatycznie jakby przerabiały i powiem szczerze, no to mi tu bardziej by raczej zapasowało, by to obok tego stało, a jakiś afet byśmy zboże sypali do tej stodoły, no bo powiem szczerze, no nie pasuje mi no za Chiny tamten silos. Tamten silos jak dla mnie jest za duży, no chyba, że wyjdzie jakiś mniejszy silos, coś tam pomyślimy.
napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Aha, czy te zapisywanie gry jeszcze jesteśmy w płocie, no ale nie chciało mi się stanąć. W ogóle jak my przebombiliśmy, masakra. W ogóle z pola wyjechaliśmy. No zrobiliśmy mijaka, ale nie jakiegoś dużego, więc go na szybkości sobie poprawimy. Żeby wiecie, żeby owe rzeczy były już po prostu ogarnięte. Ogólnie się w kukurydzy będzie w kolejnym odcinku raczej i chyba opryskę na taki plan, ale sobie wynajmujemy na pewno firmę, która będzie siała kukurydzy, ponieważ nie posiadamy siewnika do kukurydzy, a raczej siewnika do kukurydzy nie będziemy wypożyczali, wolę, żeby ktoś to zrobił od razu, bo w tym czasie będziemy dowozili nasiona albo tam uprawiali przed tym siewnikiem. Słyszałem, że jakiś ma ursus przyjechać siać, no ale zobaczymy, co będzie prawda, zobaczymy, co tam ciekawego. Tu inny do nas przyjedzie i nas odwiedzi. Ogólnie tak, to pole, które widzicie, jest taki już hardboard, będą to pole talerzówką. Bo to pole, co zrobiłem w jumpsie, nie wiem, czy to jest tekstura talerzówki? Nie, to jest taka tekstura albo talerzówki, albo to jest tekstura mojej mili tego. Ale tu kamieni nawaliło, o Boże. Niestety jesteśmy trochę biedni, nie mamy teraz, nie stać nas na wynajęcie tego. Tej maszyny zbiera kamienie, ale myślę, że jesienią, jak będziemy mieli te wszystkie pola, wiecie, nieobsiane, to wtedy byśmy sobie coś takiego ogarnęli. Myślę, że to byłby fajny pomysł, żeby te wszystkie pola naraz tą kamieniarką robić. No te kamieni por to najwięcej wychodzi. No zwałować to tylko te małe, pewnie się zwałują, to coś, a te duże niestety zostaną na polu, bo wały nie wszystkie te kamienie przyciskają, że tak to mam. Dobra, puk na dół i lecimy. Powiem szczerze, raz puk się ora ten zatorkiem, chociaż ten zatorek ciężko ma pod górkę, ale niekiedy trochę słabnie, ale daje radę. Odnośnie coś mapy, czy coś tam robiłem od poprzedniego odcinka, szczerze nic. Tak stwierdziłem, a troszeczkę sobie odpocznę od Jansa i stwierdziłem, że troszeczkę sobie pogram, bo ile wolno te mapy klepać, tak? Ogólnie odcinek z oprysków, odcineczek z oprysków jakoś nie chcę go robić, no ale zrobię go, bo to jednak czemu nie, ale z tych powodów ten opryskiwacz jest duży, bo ten opryskiwacz jest do zatora, bo wolał w wadzie, opryskiwacz, no ale wadzie tego opryskiwacza nie dźwignie, a jeszcze jest taki problem, takiego typu, że co? Co chciałem powiedzieć? No, że nie ma żadnego opryskiwacza. A myślę, jakiegoś takiego termita, jakiegoś biarskiego, takiego zawieszonego, by się bardzo przydał. Niestety sam takiego nie umiem skonwertować. Nie mam takich umiejętności, ponieważ jak się skonwertuje, tak jak ja to robiłem przez jakieś agregaty, to jest o tyle problem, że co? Jeszcze opryskiwacza się nie da napełnić, ja mówię, no takich rzeczy się nie znam. Kiedyś może się poznam, ale no nie mam osoby, która by mi wytłumaczyłaby to, tak? Bo to łatwiej łatwiej jest to zrobić, tak? No i taka to sytuacja, zrobicie ten, jak ten puk wywala te kamienie, nie? W realu w sumie też był puk jednak, no wywala te kamienie, no to dość fajnie, bo realnie jest to zrobione. Same są spoczko. Ogólnie wczoraj chciałem się wziąć za robienie tego zakończenia mapy. Ja wiem, powiedziałem przed chwilą, że chciałem robić sobie przerwę, ale szukałem jakiegoś pomysłu. W mojej mapie, w FS-ie 19, miałem takie jakby, kurczę, taki wiadukt, taki ala most, taki tunel, bardziej tunel to jest, że się jakby dokać, jak nauczyłem się wjeżdżać, bo to jakoś miarę realne, bo tak jakieś krzaki mi to nie pasuje. Ale nie umiem tego coś wyciągnąć z 17. W ogóle mi jazz nie działa w Boże, w 19. Zawsze mi działa coś, mi nie chce stary jump zdziałać. No i muszę sobie ten problem też naprawić, bo bym właśnie tę mapę, no, tak trochę pokończył wreszcie, bo przydałoby się, by to zrobić. Jakby nie patrząc. Po to się tak wydaje. A no, to trochę robotki jeszcze jest. Znaczy niestety, albo niestety, no. Najgorsze w sumie takie postawy są zrobione na lałe te skupy. Jeżeli znacie kogoś, kto tak skupy ogarnia, to mówię, proszę o komentarz, bo to się przyda. Ogólnie widzicie rejestrację na swoją zatorku, Agromati. Czekam, aż ktoś zrobi polskie rejestracje. I żeby też wolno było sobie wybierać województwa. To też było spoko, nie? Albo już mówię na przykład sama takie, że wiecie, Agromati, albo tam spisujemy sobie co chcemy. Tylko żeby to po prostu było, no bardziej jakoś tak to polsko wyglądało, by jakiś inny kolor, tylko LMR-ka nie było i to FS22 na tym, na górze, nie? Kurczę, wiecie co, te kamienie jest tyle, nie wiem, czasem może maszyny jakoś poza cinkiem nie zrobię tego pola, bo to pole wygląda chyba z tymi kamieniami. No ale kurczę, no nie no, wolałbym zrobić wszystko po wniłach, bo ale nawet takie kamienie sieć kukurydzy, to panie, zasiewnik, to wszystko, te sekcje wysiewające się uszkodzą troszeczkę, no ale nie nasz. Dobra, chyba jednak nie będziemy tego zrobili. A tu jest też rów? Kurczę, nie wiedziałem, że tu zrobiłem rów. Myślałem, że tylko rów zrobiłem tam, gdzie jest woda, to ja też zrobiłem go.
A mówię, tam też miała być woda, nie pamiętam, co ja tam planowałem. I cyk. Ogólnie w rozsiewaczu jest taki problem, bo w farmingu możemy tą sobie tą, no, długość wysiewania ustawić. W ogóle w tym rozsiewaczu wolno chyba 50 metrów, co ustawić tam 40. Ale ja dałem takie realne, gdzieś tak 18-20, żebyśmy na tym polu też coś robili, ale nie przejedziemy raz i to jest koniec, tak na dwa razy chociaż, nie? Bo wiecie, żeby... Ogólnie pługa nie obracają, bo musimy odorać od między, to by tak w sumie tak realnie, chociaż obok jest moje pole, no ale... Już zróbmy to tak jak robię. No takie drzewo w ogóle jest, no trochę szoramy te gałęzie, ale tam się nic nie stanie, tam pług dobrze kryje, nawet gałęzie przykryje, to tam nie ma problemu. No i dobra, dojechaliśmy. Ogólnie trochę za chwilę coś tam tak się zamyślę, ale no nagrywam ten odcinek i trochę mam się spać do garnięcia i ktoś co chwilę coś mi pisze, bo coś mi wywoła. Tak to niekiedy jest z tymi nagrywaniami. Dobra, poprzednia to chyba na raz pyknie, bo tutaj dużo poprzedniaka nie zostało nam i o, na raz jest elegancko, patrz jak ładnie. No i co, pole zorane? Ładnie to wyszło. Jestem zadowolony z efektu, dobra. Ogólnie to się nie ubrudziło jakoś zbytnio. Więc teraz spadamy sobie na tego, na gospo z powrotem. Bo tak trzeba. To nieszczęsną drogę trzeba zrobić, to mnie najbardziej boli, tego mi się najmniej nie chce robić. No ale... Te boki trzeba dokończyć, tą drogę się lepiej spasować, no to są takie głupotki, ale... Głupotki, które wymagają cierpliwości, tak, których no nie lubię robić, bo wiadomo, kto lubi robić takie rzeczy, których no nie lubi. Zmieszcza się? Zmieściłem się, trochę lekko tam przywalili, ale... Pług chyba stał tu, tak, obok talerzówki stał pług, ogólnie moje wały. Wały też trzeba składać jakby w trzy, jak się jedzie po drogach, czy po czymś tam, żeby to było w miarę realnie. No i idziemy sobie do Władzia. Jak to Grzesiu mówi, Władzio, to jest Władzio. Ile mamy tej szerokości zrobionej? No... Nie jest jeszcze mniej? 18 metrów. No myślę, że 18 metrów będzie tak w sam raz, żeby tak na te dwa razy to pole zrobimy, nie? Tak bym to chciał właśnie, żeby jednak tak to było skonstruowane sobie. Mówię Władziu, bo Władź mówię do rozsiewania nawozów, mniejszy ciągnik w sam raz, nie będę specjalnie jakiegoś notatora do takiego małego Ferdinanda brał. Właśnie to jest fajne, bo ten Władziu sobie radzi z tym Ferdinandem, bo nie chciałem lejka, jakoś mi to lejek no, nie pasował do końca. A mi się ten rozsiewacz nie jest wcale duży, ile tam do niego wchodzi? No ile, 600 kg to jest taki lepszy polski jakiś jakby był, nie? Wiadomo, nie polski, bo polski maszyną rolniczą na tej serii nowym nie ufamy, starym tak, ale nowym nie bardzo. Nie no, żartuję sobie, więc zobaczymy. Aj, ta, nie, tą drogę chyba dzisiaj zrobię dla świętego spokojna, dla świętego mojej duszy, bo to mnie... Jak mi coś nie pasuje, to dopiero jak ktoś będzie na tym grał. Dobra, czy na tą fazę możemy nawóz sypnąć? Jej, możemy, super. Cieszę się, że ten nawóz możemy sobie sypnąć. Nie, ten nawóz w ogóle coś daje? Jest ta tekstura inna? Czym się wydaje? Ty, bez beki teraz. Nawiezienie. Co, 8%? 11%? No, nie, coś tam chyba daje. Nie, no nawieziemy to dla świętego spokojna. No nie, no ta tekstura tu raczej się, kurde, no nie wiem, czy ta tekstura się robi inna. Chyba nie, ale tam te 10% skoczyło, to może coś z tego będzie. Nie wiem, zrobimy sobie takie cokie zawijasała. Jeszcze dwa pola do losowania nam zostało i to będzie tyle. Mówię, w kolejnym odcinku musiałem tą kukurydzę posiać i to sobie też te pola podchwaczać, no bo to... W ogóle tym wodkiem się źle jeździ. Szczerze, to nie jest, że ja nie umiem jeździć, ale no tym wodkiem bardzo był błędny, no bo jak jadę, to bardzo tak samo do siebie skręca. No, co poradził, no. Przepraszam za czkawicę. Dobra, lecimy z kolejnym polem, nie ma to tamto. O Boże, no tak, zapomniałem, że Władzia pod górę nie daje rady.
Powiem szczerze, no będziemy chyba rozsiewali jednak ze torem, no bo będziemy za dużo nawozu tracili, jak będziemy władziem rozsiewali. On po tą górę nie daje rady. No ile? 5-4 na godzinę będziemy rozsiewali, no bez przesady. Ale z wałkiem WOM dostaje po dupie. Nie wiedziałem, tak będzie. Myślałem, że wiecie. No nie powinien, ale no ciężko władziu, bo jednak zarzynanie władzia na tej serii będzie się odbywało nielegalnie. Nielegalna procedura zarzynania władzia, no ale. Nie wiem, czy to pole da na całą, jeszcze mówię, przyjadę dla świętego spokoju w jedną stronę, bo tak. Przecież na opartego może by to dał, byśmy jechali idealnie prosto, ale idealnie prosto na pewno nie jechaliśmy, to więc no. Leci, nie ma co. Ale da się jeszcze mniejsza niż 18? Ja da się nawet 15 rozsiać. O, to spoko, bo to 15 najbardziej lepiej, żebyśmy sobie zrobili na dwa razy jednak pole, tak na 15 metrów. Mówię, chcę najmniejszą tą tego, bo kiszek się rozwinie, będzie najwyżej większe dawki wydawali. Znaczy dawki, no, szerokości. Bo jak te 15 metrów wygląda na tym polu, żeby ja zrobię na dwa razy, na więcej... Nie, to sobie wiecie co, tu jednak zrobimy chyba te 21, a nie najwyżej 15, znaczy 18, a najwyżej 15 będzie do powrotu, no bo... O, coś w tym stronę, dobra. Chyba najwyżej go nawozu zmarnujemy, no ale lecimy pod górkę powoli, bo powoli, ale no... Nie no, to jest masakra, nie wiedziałem, że władzę to będzie miał tak ciężko pod tą górę. Ogólnie chyba to polu prawie poza odcinkiem, no bo już uprawę widzieliście. W poprzednim odcineczku, to nie wiem, czy jest, mówię, sens to samo zaś walić. No ja wolę, żeby było różnorodności, były co chwilę jakieś inne rzeczy, nie? Moim zdaniem to się i lepiej ogląda i jest po prostu jakoś fajniej. Tak? Tak. Nie wiem, na tym odcinku będzie miał minut, bo robiłem cięcie, myślę, że jakieś 15 minut będzie ok. Nie chcę jakiegoś nie wiadomo jakiego dużego robić, bo no nie ma o czym też gadać tyle czasu, nie? Jak jednak są też inne serie na kanale, inaczej jakby to była jedyna seria, a trochę tej serii na kanale mamy. Kurczę, w ogóle tych tekstur źle je widać po tej orce. Powiem, że lepiej widać, znaczy no widać, że to się rozsiewa, ale no... Chyba w 19 to było tak bardziej przejrzyście, mi się wydaje. Ole wodzio dyla. Teraz górki to leci, nie? A pod górkę to nie, po co? Dobra, teraz jedziemy. Tak, ustawiamy maszynki na gospod, bo na razie władziu raczej... Nie będą niczego potrzebne, będziemy uprawiali zatorem, siali przyjedzie usługa. No plus te opryski, no jeszcze po tej kukurydzy wiesz, tam powołujemy, ale wołać też będziemy zatorem, bo władziu zwołaj ma ciężko. Próbowałem wczoraj, ciężko miał. Jeszcze mam tą sipę pokażę, mówiłem, że kupiłem tą sipę właśnie, bo jeszcze no tak mówię, kompletuję powoli te mody. Mówię, będą jakieś lepsze wychodziły, to będziemy też podmieniali to, że po prostu no, ta seria też była coraz bardziej grywalna. No i z tym silosem, mówię, napiszę w komentarzach i też się osobiście zastanowię, co z tym zrobić. Mówię, na razie nad władzia nie odstawiamy, bo będzie raczej potem zaś rozsiało na wodę, bo ten zator mi z tym rozsiewaczem nie siedzi. No i tak, i miałem wam pokazać, aha, miałem wam pokazać Sipma, tu chyba ta Sipma jest, chyba tak. Jest to Sipma kostka Z224, taka czerwona, w ładnym stanie. Tam więc co, ja wam dziękuję za odcineczek, zostawcie apeczkę w górę, na razie, cześć.